rozdziału w moim życiu i rozpoczęcie kolejnego. Nie mógłbym tego osiągnąć bez ciebie. Mam nadzieję, że nadchodząca faza, podczas której świat w końcu ujrzy owoce naszej pracy, tylko wzmocni naszą współpracę oraz przyjaźń. Za naszą przyszłość. Nie słychać w jego głosie paranoi, a wręcz nadzieje. Oby to zwiastowało coś dobrego. Wszystkim nam tego trzeba. Ataku bombowego na ratusz został wreszcie doprowadzony przed oblicze sprawiedliwości. To szokujące, ale za atak odpowiada filantrop Martin Lee. Porozmawiajmy chwilę o tym, jak bardzo zwyrodniałą, przypominającą Jekylla i Hyde'a osobowość trzeba mieć, by prowadzić podwójne życie tego typu. Ale najpierw słowo ostrzeżenia dla tych, którzy świętują jego aresztowanie. Tak, dobrze się stało, że trafił za kratki, ale spójrzcie, jak mało o tym wszystkim wiedzieliśmy. Od jak dawna był podejrzany, od jak dawna był w posiadaniu broni biologicznej, która mogła nas zabić. Czy ktoś nie powinien nas poinformować, ewakuować? To nie przypadek, że odmówiono nam informacji niezbędnych dla bezpieczeństwa naszych rodzin. Ktoś o tym zdecydował. Policja? Burmistrz? Znam osobę, która na pewno jest winna. To Spider-Man. Do nas doniesienia o tym, że Martin Lee, poza tym, że posiadał umiejętności podobnej kategorii co pewien dziwoląg, od jakiegoś czasu zmagał się z rozdwojeniem osobowości. To oczywista bójda i wyraźna próba uniknięcia odpowiedzialności za popełnione czyny. Mamy niby uwierzyć, że w jednym momencie był panem pozytywnym, który dokarmiał biedne dzieciątka, a potem nagle zmienił się w pana negatywnego, który wysadza... Zaraz! Moment! Mister Negatyw! I jakie to jest złotożaret! Zastrzegaj znak towarowy już! No więc jak już mówiłem, twój alter ego Martina Lee, znany wszystkim jako Mister Negatyw, został oskarżony o dokonanie ataku na ratusz! Siemka, z tej strony Prosołud i witam was w kolejnym odcinku z Marvel Spider-Man na PlayStation 4. Słuchajcie, poza nagrywaniem udało mi się ogarnąć wszystkie wyzwania, jakie powinienem. Te z dronami już naprawdę ogarniam, mniej więcej. Za trzecim razem chyba mi się udało zrobić to, co zrobiłem za pierwszym razem. To, co się nie nagrało, nie? Może zrozumieć, o co mi chodzi. Może nie. No zresztą. Who cares? No to zrobimy sobie teraz wyzwanie walki tym razem. Pozostały nam dwa wyzwania walki, jeden dron i dwa skradania. Lepiej spróbuję go ocalić. Czekajcie. Na nich dobre były pułapki, tak. Chujowo mi poszło. Tak jest. Boże, nie chcielibyście zobaczyć teraz mojej miny, nie? Ja pierdzielę. To było jedno z moich upośledzonych po prostu... O Boże, nie wierzę, że zrobiłem wyzwanie walki za pierwszym razem na 100%. O Jesus. Dobra, pójdziemy sobie teraz na fabułę. Thank you.
Ale to może jakieś czerwone. O, jest. Chciałem sobie gazetki ogarnąć troszeczkę. Ponoć one się nie zaliczają do procentów Urban Warfare. Nie zaliczają się one do procentów, ale chciałbym tak czy tak ogarnąć ich sobie jak najwięcej, może i nawet wszystkie. Can feel my understand. You can Terror on the tracks. Mogę się z kimś przywitać? Nie. O Jezu. Terror on the tracks, znowu. Tutaj już 4000 PD, by the way, jest do zdobycia. No co, tutaj może być grubo. Oddech diabła zniknął, ale mamy jeszcze większe problemy. Rikers? Musimy się pospieszyć. Wskakuj. O kurwa. Co się stało? To był skoordynowany atak. Zaplanowany z zewnątrz. Dotknął wszystkich skrzydeł. Za pół godziny więźniowie z Rikers będą przechadzać się piątą aleją. A co z tą tratwą? Powinno być okej. To placówka o najwyższym rygorze. Z lepszą ochroną i własnym zasilaniem. Dobrze. A co z oddechem diabła? Sable się tym zajmuje. Ufasz im? A mam wybór? O-o. Trzeba było zapiąć pasy. Wow. Kurwa. Czemu on rzucił? Czekajcie. No dobra, czekajcie, muszę odpisać. Dobra. Okej, wracamy. Boże. Ktoś na tym kanale? Tu kapitan Watanabe. Gdzie jesteś? Na dachu. W bloku więziennym D. Próbuję przywrócić zasilanie. Jesteś w śmigłowcu? Potwierdzam. Co tu się stało? Nie wiem. Najpierw wysiadł prąd, a później rozpędził się. Okej. Trzymaj się. Będziemy u ciebie jak najszybciej. O Jezu. No ej! No super, super strzelasz. Dobra,
Większe obrażenia z każdym levelem. Wciąż tego nie widzę czasami, nie? Czasami ja już nie wiem, co mam wybierać, wiecie? Spidermanie, dostaniesz się na ten dach. Jest tam policja, no. Która potrzebuje pomocy. Już lecę. Hej! Tu sierżant Hampton! Hej! Ktoś jest za tymi drzwiami. Już lecę. Ej. Teraz sam wiesz, jak to jest. Muszę wszystkich załatwić. Zawsze może być gorzej. Dawaj to. Dobra robota. Zostało kilka celów. Czy wy to widzicie? Ja pierdolę. Typie, wszystko dobrze? Mogę ci pomóc jakoś? Proszę. Chyba nie mogę. Biedny. Dobra. No jeszcze co? Dobrze. Okej, okay, sprawy są już chyba pod kontrolą. Mówiłaś, że tratwa jest zabezpieczona. Tak. O kuźwa, elektro. Może nie jest tak źle, jak się wydaje. Lubię twój optymizm. Ale zwykle jest jeszcze gorzej, niż się wydaje. Uwaga! No właśnie. Yuri! Padam! Mam cię! Trzymaj się! Hm.
Boże, myślałem, że... Juri tam została... Załapiecie się jeszcze na Fireman! O kurwa, kto to jest? Elektro, dlaczego wszystkich wypuszcza? Pójdę do sterowni i sprawdzę, jak bardzo mamy przerąbane. Dobra, a ja dołączę do zabawy. Całe szczęście, że Juri, że ja. I zamknąć za sobą drzwi, dobra? Proszę! Chyba proszę cię jak rybę! Właśnie, zaraz sobie kupimy te stroje, bo może jakieś fajne moce by się przydały. Dobra. Nie brzmi to dobrze. O! O, cześć, Rajno! Obyś lubił niespodzianki, pająku! Czy on mówi jakimś ruskim akcentem? O, mam awans. 3 punkty umiejętności. Ja chciałem ten... Zemstę. Tak, chciałem zemstę. O, nowe kostiumy. Kostium vintage. Urazi dumę swojego przeciwnika, co? O kurde, to jest fajna moc, ale muszę zmienić strój. Może zagrajmy tym, albo nie. Nie mam kupionego. Kostium Starka jest w porządku. To jest fajne. Chyba dostałem to za tę misję Black Cat. Hej, co z tobą? A, tkwię w więzieniu ze wszystkimi bandziorami, jakich złapałem... Skorpion. To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Skorpion, możesz zaczekać chwilę? Przerwałeś mi ważną rozmowę. No i teraz za kim ganiać, nie? To jest kurwa dopiero pytanie. Za 200 punktów. Straciłam cię na sekundę. Wszystko gra? Nie do końca. Elektro, Rhino i Skorpion są na wolności. A jak tam w innych blokach więzienia? Monitoring już prawie działa. Zaraz opiszę ci sytuację. Dobra, to ja dalej śledzę Elektro. Prześpij się z tym. Moc kostiumu gotowa. Ścigasz! Muszę go zatrzymać!
Ale co? I gdzie ja mam iść? Po jego śladach, czy co? Chyba po jego śladach, mi się wydaje. Tylko trop się urwał. Dogoń Elektro i powstrzymaj go. Wiesz co? Jesteś zjebany, Peter. Tak tylko mówię. O, tutaj, dobra. Nie powstrzymasz mnie, ale z chlebiami zapróbuję. Jeśli powiesz, dla kogo działasz, nie zrobię ci krzywdy. Czemu nikt nigdy nie korzysta z tej opcji? Dawno się nie widzieliśmy. O, proszę, kolejne kurwa. Nie mam czasu na rozmowy. A ty ciągle tu, a? Ja pierdolę, jaka ta gra jest zajebista, naprawdę. Jak tam sytuacja? Cóż, najwyraźniej wszyscy mieszkańcy Tratwy zwiali. Martin Lee również. Na wolności jest... Ja pierdzielę, no. Co? Co? W trakcie rozmowy? Nieudana misja? O co tu chodzi? A ty ciągle tu, a? Dobra, mam system monitoringu. Jak tam sytuacja? Cóż, najwyraźniej wszyscy mieszkańcy Tratwy zwiali. Martin Lee również. Na wolności jest pięciu twoich największych wrogów. Przez moment myślałem, że mówisz poważnie. Mówię poważnie. Muszę lecieć. Część zmierza w kierunku miasta. To obłęd. Nie wiem, czy mi pisał, że misja nieudana. Naprawdę nie wiem. Boże. To było jeszcze bardziej zajebiste. O, o. Stary chuj, o. Jak mój nowy kostium? Twarzowy. Skąd go masz? I tak cię nie stać. No kurwa, nie zesraj się. Nie no. Nie musimy tego robić. Zdecydowanie chcemy. Ugh!
Bez jaj. Jeszcze oktopus. Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Nie wchodź nam w drogę. Ja pierdolę. Każdy z was wie, co ma robić. Spłacicie swoje długi, kiedy skończycie. Idźcie! Czyli co, on ich wydostał, czy co? Tam jest! Tam myślałem, że no Spider-Man nie podoła kurwa 5 złoczyńcom. Zdobyto trofeum powstanie Sinister Six. Kurde. Sinister Six. Fajnie to w sumie brzmi, ale... Jezu. Jak ja będę musiał się z każdym z nim nawalać, to... Nie sądziłem, że to akurat Octavius co zrobi, nie? A inni złoczyńcy się do niego nie przyjebali, do Octopusa. Dzień później. O Boże, nie. Tak, jasne. Mógłbyś... Dostasz to? Miasta trwają walki policji i agentów Sable z więźniami Rikers oraz Tratwy. Tymczasem burmistrz Osborn oficjalnie nazwał Spidermana winnym ucieczki więźniów oraz epidemii i wysłał za nim list gończy. Nie dostarczył jednak dowodów. Wiele osób sądzi, że odwraca uwagę od siebie. Odkąd w raporcie specjalnym Bugle wyszło na jaw, że choroba miała swój początek w tajnym, niezarejestrowanym laboratorium Oscorp na Manhattanie. Burmistrz Osborn zapewnia, że Oscorp pracuje... Wyłącz to! ...nad surowicą, ale na razie brakuje dowodów, które potwierdziłyby tę tezę. Co mi masz to wyłączyć? Jak nie jesteś pająk. W szpitalu był? No. Już są lata. Doktor Octavius, dlaczego? Jak to się mogło stać? Właśnie dzwonili ze szpitala. Podobno zniknąłeś. Muszę wrócić do pracy. Lekarze mówili, że masz 14 złamanych kości. Co znaczy, że 192 mam całe. Przy okazji dzięki za pomoc. Najtrudniej było cię ukrywać przed Sable. Może nie wiesz, ale zostałeś ich głównym celem. Ale mnie zaszczepiono.
Co się dzieje z tym miastem, Yuri? Nie wiem. Może to koniec świata. Kto wie? Kwarantanna ukończono. Służę pomocą. Dobrze. Grupy zbiegłych więźniów łączą siły w mieście i zajmują całe osiedla. Kradną, napadają na mieszkańców. Totalny chaos. Zajmę się nimi. Co jeszcze masz? Burmistrz kazał Silver Sable za wszelką cenę odnaleźć Octaviusa i Lee. Słyszałam, że zbiera z ulicy przypadkowych ludzi i zamyka ich w bazach rozsianych po mieście. Podobno stosuje wzmocnione techniki przesłuchań. Czyli tortury. Nie martw się, zajmę się tym. To nasze miasto i pora je odzyskać. Świetnie. Moi ludzie namierzają superzłoczyńców. Będę informować o postępach. Póki co, postaraj się uspokoić sytuację w mieście. Czyli są obozy więźniów i posterunki Sable. Przy 10 przeciągnięć w powietrzu. 5 eliminacji. Użyj pułapek na 5 przeciwnikach. Wykonaj 5 ataków w powietrzu. Nie jest chyba takie trudne, mi się wydaje. O, widzę, że są przestępstwa Sable i przestępstwa więźniów odblokowane. Czyli już oficjalnie mamy chyba wszystko, nie? W ogóle patrzcie, wbiliśmy aż 3%. No, 3% wbiliśmy. W końcu skończymy ten Central Park. Ściągnij na ziemię 10 wrogów. Co mają na myśli, kurwa? Ściągnij na ziemię. Rozbij 5 przeciwników, rzuć 5 przeciwnikami z jetpackami podczas walki w powietrzu. Przeciwnicy z jetpackami. To brzmi po prostu super, nie? Masowe aresztowania Sable. Prosi jednocześnie 3 przeciwników, rzuć 3 przeciwnikami w powietrzu. Bardziej martwię się o ciebie. No, zupełnie niepotrzebnie. Fist to najbezpieczniejsze miejsce w mieście. Gorzej z naszą siostrzaną placówką na przedmieściach. W każdym razie... Wiecie, że sami to na siebie sprowadziliście? Mała. I oby tak dalej. Wpadnę jak tylko będę mógł, ciociu. Kocham cię. Ja ciebie też. Ja ciebie też. Tego się nie spodziewałeś. Przyznajcie się! Wzięliście te fuchę dla jetpacków, a teraz nie wiecie, jak się z tego wypisać! Strzelamy do wszystkich obcych. Przegrali ze mną, ale pewnie mają dobre pakiety medyczne. Kurde, chciałem sobie wbić punkt umiejętności chociaż jeszcze w tym odcinku. Bo teraz już nie będziemy nic robić.
Czyli co, w sumie już żadnych nowych aktywności tu nie będzie, z tego co widzę. Wszystko się odblokowywało. Skończyłbym ten Central Park w końcu. Chociaż jedną dzielnicę byśmy mieli na 100%, nie? I 4 wyzwania mi też zostały. Tak więc w następnym odcinku już zajmiemy się albo posterunkami Sable, albo obozami więźniów, albo wyzwaniami. No, ewentualnie. Głównie poboczniakami będziemy się zajmować. Tak więc, no. To by było... Mam dla ciebie fangę w nos! Nigdy nie wrócę do więźnia! Nie dajcie się odprawić! Porwiemy go! No kurde, no! Nie zrobiłem nic. No. Moi ludzie cię potrzebują. Leć do punktu obserwacyjnego w centrum, to podam szczegóły. Już lecę. To Octavius? Nie. Jego dwóch sługusów. Nadal szukamy doktora. Przyznaję. Boję się go. To chyba najcwańszy super złoczyńca, jakiego spotkałam. Tak. Tego się obawiałem. Trzymajcie się. Dobra, no. Tak więc na razie liczę do zobaczenia w następnym odcinku z Marvel Spider-Man na PlayStation 4.